Witam serdecznie. Nadszedł dzień testu. Wszystko już mam przygotowane, czyli pompa idzie, mamy 0,9 bara. Jest tak czuły, że jak depnę na wąż, nawet widać, że wąż robi zmianę ciśnienia, tak zaobserwowałem. Czyli jak coś się będzie działo, to będziemy widzieć po manometrze, zawory pootwierane. Sam to sprawdzam siebie, bo po ostatnim odcinku, co to miało być już zrobione, sam sobie już nie wierzę. Więc sprawdzam wszystko kilka razy. Okej, mamy 25 i 5. Tutaj jest wszystko przygotowane. Odpalamy sobie ładowary. Tym razem mam nadzieję, że dobrze podłączę. Bo jak to się mówi, raz się udało, a drugi raz już się może nie udać. Troszkę się. Powiem szczerze, że. No, widzicie? To samo robię. Co jest grane? Dobrze mam polaryzację. Zaś walnęło. Powiem szczerze, że normalnie gęsie skórki już zostaje, jak mam podłączać te kondensatory do ładowarki. Nie mam gdzie położyć sobie miernika, żeby widzieć. Tu jest plus. Tu jest minus. 24, 25,5. Dobra. Muszę żabkę podłączyć, przepraszam. No, musiałem przerwać. Przerwało mi, bo żabkę podłączałem. Jednak brakuje jednej ręki. No i mamy dobre napięcie, wszystko ładnie, pięknie i ruszyło. Ok. Powiem szczerze, jak ja widzę te iskry na tym zasilaczu, to mnie naprawdę nie podoba mi się to. No, powiem szczerze, nie podoba mi się to. Czyli mamy tak, pomiar tu 27 z czymś. Tu mamy to samo. I tu mamy teoretycznie to samo. My naładujemy do 28 V i zaczniemy, jak to się mówi, obciążać. Ja sobie muszę ustawić napięcie końcowe. Ja sobie napięcie końcowe ustawię na 0, bo chcę wiedzieć, ile faktycznie od A do Z, ile w tym siedzi, i obciążymy to na przykład 10 A, co da, wiecie, dobrze mówię, 10 A razy 28 jest 280, to za dużo. 5 A, 100 W? Nie. Damy sobie 5 A. Tak dla pewności. Będzie około 100 W. To zajdzie szybko. Mam nadzieję, że bloki dadzą radę. Więc biorę się za ustawianie, bo znając życie, będę to ustawiał przez chwilę, a nie chcę zanudzać. Więc ustawię i zaraz do Was wracam. A więc dobrze, mam wszystko już poustawiane. Mam nadzieję, że widać. Prąd, jaki mi pozwala, to jest, są 3 A, bo inaczej przekroczę setkę, co jest ustawione jako zabezpieczenie 100 W, pardon. Stałym prądem ograniczenie do 5 godzin, 5 minut, zobaczymy, na pewno wyjdzie w praktyce. Chyba muszę tylko skasować jeszcze licznik, bo coś tutaj mi zaczęło naliczać, jak sobie przepstrykiwałem. I gdzieś tu było reset. Current data, clear current data. Dobra, muszę przeskoczyć. Clean current data. Ok.
teraz wyskoczymy z tego. Jeszcze nie jestem całkowicie biegły, więc to tak wygląda, jak wygląda. Ok, nie mamy pojemności, mamy napięcie. Ok, mechanicznie rozłączę najpierw tu. Tak i tak. Napięcie powinno spadać, dlatego startniemy. Nie tak, pardon. Widzicie? Setup start jest tu. Miałem krótko nacisnąć. Tak to jest. Jak człowiek nie ogarnia. Start. On. I lecimy na 80 W. Rozładowujemy. Widać, że napięcie spada. Jak i tu, tak i tu. Bloczek jest zimny. Co mnie interesuje? Intemp. Rośnie temperatura. Na razie jest, jak to się mówi, w zdrowym zakresie. 35 dla elektroniki, 36 to jest nic. No już czuć ciepło. Z tyłu już nie. Szkoda, że nie wziąłem miernika temperatury, no ale trudno. Jak będziemy koło 50, to zwiększę najwyżej przepływ na pompie, co powinno nam pozwolić zbić temperatury, ale tak patrząc, jak przyrasta, to jesteśmy chyba na granicy tego, co idzie wyciągnąć. W sumie mogłem ustawić zamiast stały prąd, to miałem ustawić stały watt, ale jak to się mówi, test jest pierwszy test, więc wybaczcie mi za popełnione błędy. Na razie leci dobrze. Się zbliżamy do 48 stopni, więc nie ma źle. Źle, dobrze. No. 0,22 W/godziny, 100 mAh. Za dużo, jak to się mówi, pojemności w takich kondensatorach nie ma. Dobra, mamy 50 stopni. Damy mu tryb turbo. Drugi bieg. Zobaczymy, co się pokaże. Węże nie są zbyt. O, ale już blok dotknąć jest tak średnio. Teraz, żeby było widać, czy będzie nam spadać, czy dalej będzie rosła temperatura. Już się waha, więc chyba efekt jest osiągnięty. 53. 53,4. Czyli już nie chcę za bardzo rosnąć ani spadać. Wniosek jest taki, że będzie trzeba od razu dać mu większy przepływ, żeby się nie zdążył rozkręcić aż tak. 55. Damy mu na trzeci bieg. Niech ma, niech żre. Zobaczymy. Ciśnienie jest w normie, takie mniej niż 0,9. Temperatura 56 stopni i obciążamy 40 watami. 57 i 7. 8, no. Chyba już nie chcę za bardzo rosnąć, ale czuć, że żre. Tylko nie wiem, czemu niebieski, czyli niebieski jest wężem teoretycznie zimnym, a czarne są ciepłym. Nie wiem, czemu to tak jakoś dziwnie idzie, albo mam coś źle podłączone. Przepraszam, że nie było widać, ale patrzę, czy czasem gdzieś coś nie mam źle podłączane, ale
To jest tam mała rzecz. Mamy około 60 stopni. I dalej ciągniemy 30 watami. Przepraszam, że tam kamerą latam, ale się zastanawiam, czemu to się tak nagrzewa. Nie powinno aż to tak lecieć. Ale lecimy z tematem i jak to się mówi, coraz mniej tego napięcia zostało w kondensatorach. Tutaj na kondensatorach tak zaglądam drugim okiem i tutaj się nic nie dzieje. Ani się nie oświeciły diody, które to są takie diody małe. To będzie widać, jak będę ładował, które pokazują, że jest aktywne wyrównywanie napięcia. Ale tego nie widać na razie. Tutaj prawie że wyjechaliśmy do zera. Daje mi do myślenia czarny. Aha, tak. Niebieski jest zasilający, a czarny jest powrót. Tylko że czemu? Czemu tak jest? Czyżby ten dolny blok, co jest z tyłu, więcej wody pochłaniał niż ten i ten ma za mały przepływ? Stawiam, że taka jest historia właśnie. Bo tył jest, tak macam sobie, średnio ciepły, a przód no ciężko dotknąć, można powiedzieć szczerze. Będzie ten test ponawiany i tak, jak wymienię mostki i zobaczymy, ile dało się uzyskać, jak to się mówi, wymianą mostków. No tylko że ten prąd też nie jest taki, jak to się mówi, dupy to nie urywa, no ale no, miernik mi mówi, że się zaraz wyłączy. Będę musiał tutaj pokombinować, żeby przepływy zmienić, żeby jednak więcej szło przez ten blok. On się grzeje, a nie powinien się tak grzać. Z tego doświadczenia, co mam z chłodzeniem wodnym, to powinno dawać radę, a to jakoś tak średnio daje radę. Powiem szczerze. Dobra, zaś mi uciekła kamera. Zbliżamy się powoli ku końcu, bo napięcie końcowe to jest 1 V, a jesteśmy na 1,6-1,7. Więc jeszcze chwileczkę wytrzymajcie i zaraz będziemy wiedzieć, ile prądu się mieści w takich kondensatorach. To jest 6, 12, 24 kondensatory de facto. 24 kondensatory, 500 faradów na 2,7 V. Jeżeli się nie mylę. O, za silę nagrywam, bo jedną ręką patrzę tu, jedną patrzę tam. Jest. I mamy wynik. Mamy wynik. 7 minut to trwało. Mamy 4,8 Wh, 380 mA. Dobra. Pierwszy test zaliczony. Teraz mnie interesuje temperatura. Czemu ona tak wysoko wyskoczyła? Ja chciałem to utrzymać w temperaturze około, powiedzmy, poniżej 50 stopni, ale będę musiał troszeczkę pobawić się z przepływami. Będę musiał może tutaj zostawię 8 wąż, a na tył dam 6, przez co naturalnie zmienię przepływy, czyli więcej będzie przez ten główny blok, a mniej przez, jak to się mówi, dupę leciało. Czyli Rafał miał rację, jak zawsze, jak na razie, za co mu dziękuję. Dobrze to przewidział, że chłodzenie wodą za przeproszeniem dupy, czyli tylnej strony DL24 za dużo nie daje. Dobrze, udało się, nic nie wybuchło, choć jakby to był większy akumulator, to stawiam na to, że byłoby srogo. Czyli czeka mnie wymiana złączek i spuszczanie wody, więc wszystko będę miał zalane. Do kolejnego testu uda się to naprawić. Dobrze, że to była mała pojemność akumulatora, więc aż tak dużo nie nabruździłem tym razem.
Mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. To ja dziękuję serdecznie. Wrócę do Was w kolejnym teście po modernizacji. Możliwe, że spróbujemy wyrzeźbić takiego starego akumulatora, który nie przeżył. Dobra. To na razie. Dzięki bardzo. Lajki, subskrypcje, polubienia mile widziane. Komentarze jak najbardziej. Bo dzięki Waszym komentarzom bardzo dużo mi się udało zapobiec błędów i też udało mi się dużo zrobić. Bo jakbym miał sam to wszystko czytać i tak dalej, to by mi to zeszło naprawdę dużo czasu. A tak, dzięki Wam poszło to dużo szybciej. Więc jeszcze raz dziękuję wszystkim i każdemu z osobna. Miłego dnia, do zobaczenia. Cześć!